Wyceny na rynku amerykańskim spółek, które mają zająć się czy już zajmują się produkcją samochodów elektrycznych, są w wielu przypadkach zupełnie absurdalne. Po ubiegłorocznym IPO spółki Rivian żartobliwie mówiło się, że jej wycena sięga miliarda dolarów na każdy wyprodukowany samochód. Mówimy o podmiocie, który jeszcze nie produkując, przez moment był wart więcej niż Volkswagen. Jego kapitalizacja sięgała prawie 150 miliardów dolarów. Po części jest to na pewno efekt Tesli, która jest historią spektakularnego sukcesu, spółki, która też bardzo długo wydawała się absurdalnie droga, natomiast stopniowo na ten sukces pracowała, w ubiegłym roku bardzo wyróżniając się już na tle sektora, notując wzrost zysków z około 700 milionów dolarów do 5,5 miliarda dolarów. Oczywiście to w kontekście bilionowej kapitalizacji nie są wielkości, które są niezwykle duże, natomiast kilkukrotny wzrost w tym bardzo trudnym dla sektora motoryzacyjnego roku i sam fakt taki, że Tesla zaskakująco dużo samochodów wyprodukowała i sprzedała, kiedy większość producentów borykała się z kryzysem na rynku półprzewodników, no to są twarde argumenty za Teslą. Wycena Tesli jest bardzo wysoka, natomiast wydaje się uzasadniona pod jednym warunkiem i to jest największe dla Tesli ryzyko. Tesla albo zostanie liderem i potentatem na rynku samochodów autonomicznych, albo nim nie zostanie. Jeżeli faktycznie Tesla miałaby być pierwszą firmą, która wyprodukuje autonomiczne samochody, ta kapitalizacja obecna wydaje się mieć sens. Natomiast oczywiście rywalizacja w tej kwestii jest bardzo duża. Co więcej, nie brakuje głosów, że przy zastosowaniu technologii, którą stosuje Tesla, samochodu prawdziwie autonomicznego w ogóle nie da się wyprodukować. To, co nam się wydaje bardzo absurdalne, to jest to, że oczekuje się, że kolejne spółki, które po prostu ogłaszają jakiś projekt samochodu elektrycznego, powtórzą ten sukces. I mieliśmy historię już bardzo spektakularnych porażek w tej krótkiej historii rynku, jak na przykład spółka Nikola, w oczywisty sposób nawiązująca nawet w nazwie do Tesli. Uważamy, że w przypadku spółek takich jak Lucid czy Rivian historia bardzo bolesnych i silnych spadków się powtórzy. Producenci europejscy bardzo szybko doganiają Teslę i przedstawiają bardzo ciekawe rozwiązania na rynku samochodów elektrycznych. Zresztą nie tylko oni, ale też na przykład producenci koreańscy. Z firmami japońskimi ta sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo one skupiły się na technologiach hybrydowych. Niektóre bardzo długo, jak na przykład Mazda, walczyły o to, żeby pracować nad bardziej efektywnymi silnikami spalinowymi. To nie było dobrze widziane przez rynek i ma określone konsekwencje. Natomiast także tutaj wydaje nam się, że szansa na to, że te największe marki w branży funkcjonujące z sukcesami od kilkudziesięciu lat po prostu zatrzymają klientów, nie oddadzą ich Amerykanom, szczególnie, że przecież na rynku europejskim Volkswagen tak naprawdę w 2020 roku już sprzedał więcej samochodów elektrycznych niż Tesla. Więc to naprawdę nie jest sytuacja, w której gdzieś niemieccy producenci aut czy Stellantis są daleko w tyle.